Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Tak, jesteśmy z powrotem. Tutaj coś nasi domownicy nie chcą zlec się z łóżek. Ciężka sprawa. Dzieci płaczą. Mamy 6 rano, piątek. Wszyscy się zbierają zaraz do szkoły, do pracy. Niektórzy, na przykład Wolfgang, ponieważ Wolfgang został kierownikiem w galerii sztuki. Tak jest. Został nim u Beaty. Beata go zatrudniła, więc postanowiłam, że mu zostawię tą pracę. Co się zepsuło? Coś się zepsuło, czy coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty tutaj, chłopie, chcesz sobie pograć, widzę. No, dajesz, chodź. Tutaj chcesz i tutaj chcesz. Tak, i co my potrzebowaliśmy? Chyba mechanika wezwać. Tak, a na dzisiaj takie plany wielkie mamy, ponieważ są urodziny Eryka. Jak dobrze pamiętam? Tak jest. I... Nie, Franek ma za 2 dni. Nie wiem, czy Gabriel nie ma dzisiaj urodzin, nie jestem pewna, ale zrobimy mu. Zrobimy mu urodzinę, tak czy siak. Weź go włóż do końca, czy go tak trzymasz? Ty jesteś zadowolony w miarę? W miarę, można ci dać butelkę. No i tak, moi drodzy, Wolfgang pracuje, więc... Tak to się pozmieniało u nas. Pieniądze nam się przydadzą, bo... No jak widzicie, mamy tylko 4000, to nie jest dużo, jak na taki wielki dom. A tutaj widzę rachunki. Już, zostaw dziecko, weź pocztę. Przed pracą jeszcze zdążysz opłacić, mam nadzieję. Czy ty... Wolfgang, tak? Tak, no. Wystawiłam ten drugi samochód, bo Wolfgang będzie jeździł tym do pracy, więc wiecie. Niech se mają. No właśnie. Poczekaj, najpierw zapłacisz rachunki, dobra? Czemu dalej jest weź pocztę jak ten? O, dzieciaki do szkoły. Zostaw to dziecko. Zostaw psa. Zostaw fortepian. No a ty niestety nie zdążyłeś lekcji odrobić. Zobaczymy, ile te rachunki nam wyszły. Dwa tysiące płacimy za rachunki, jak widzicie, więc tak. Praca zdecydowanie się przyda. Chociaż my i tak dostajemy niby pieniądze za dzieci. Ja ciągle o tym zapominam, że powinnam sobie za dzieci, wiecie, pieniążki dodawać. Ciągle zapominam. Berenika, idziesz do szkoły? Idziesz. Już czatuś was nie może odwieźć niestety, bo wiecie, sam musi jeździć do pracy. Jezu, jak to dziecko ciąka. Fajnie. Dobra. Widzę, pies nie ma co jeść. Już, Boże, jak ja nie lubię, jak deszcz pada w Simsach. Ty dostałeś i dostałeś. Chodźcie tu bawić. Ogarnij się, Nataszka, też. Majster, mam nadzieję, nam wszystko tutaj było naprawia, bo widziałam, że zmywarkę nam zepsutą. A nie wiem, czy mówiłam, że grałam trochę nimi? Żeby właśnie dotrwać do tych urodzin małego. Odmłodziłam też Wolfganga, jak możecie zobaczyć. Bo chciałam skorzystać, póki miał platynowy pasek, chciałam od razu właśnie skorzystać z tego. I tak się zastanawiam nad zmianą wyglądu Nataszy, bo już mi się troszkę znudziła. Wiem, że ta fryzura jej bardzo pasuje, naprawdę. No, ale już mi się troszkę znudziło, powiem szczerze. Franek ma urodziny? Nie. Tak myślę, że Frankowi też zrobią chyba urodziny. Chyba zrobią dzisiaj takie combo urodzin. Bo niedługo też Berenika jedzie na studia. Może nawet dzisiaj na koniec dnia, tak myślę. Żeby ją wysłać właśnie na studia w końcu. Dlatego pokaż się dzieckom, o czym ty marzysz. To ci poprawimy troszkę. Rozmawia ze mną. 5 poziom kreatywności. To teraz sobie właśnie wbijasz. Coś miała skoczę. No dobra, no. Da się zrobić. Mów do niego i... ja sobie zapiszę tutaj grę, moi drodzy.
Natasza? Aha, dobra. Zapiszę sobie grę. O, na tym może siedzieć. Bo mi coś ostatnio przerywa, znaczy się jakieś zakłócenia wyskakują, więc na wszelki wypadek wolę sobie zapisać, także zaraz wracam. Okej, jesteśmy. Zostaw dziecko drogie to. Mama się chce z tobą pobawić. O, i już jest platynowy, pięknie. Dobra, ja myślę, żeby on sobie zrobił siusiu i go położymy jeszcze spać. Będzie wypoczęty przed urodzinami. Tak, wszystko im tu przeszkadza, wszystko. A ty mały? Nie wiem, czy w ogóle ten gabryś będzie mógł dzisiaj dorosnąć. Zostaw na razie telewizor, poczekaj tutaj na niego. Niech... super, że działa. Zaczekaj, Natasza, ogarnij. Włóż do końca franek. A teraz sobie będziesz mogła robić co chcesz. Przede wszystkim weź prysznic. Nareszcie przestało padać. I weź coś zjedz. O, trwa przerwa i Berenika gra z innymi w kulki. Zawsze rozdajemy, bo tak uczymy nasze dzieci. I ma przyjaciela. Świetnie. Uczymy nasze dzieci się dzielić. A Berenika jak tam? Jesteś gotowa na studia w ogóle, dziecko drugie? Ja myślę, że jesteś. Szóstkę masz. Jest dobrze. A Daniel przyprowadza dzisiaj kolegę lub koleżankę. No dobrze. A on wrócił pierwszy, bo on nie chodzi do szkoły prywatnej. Tak, nasze dzieci mają różne niestety szkoły, bo za każdym razem trzeba od nowa dyrektora zapraszać. Ale zobacz, jak ty się dobrze czujesz. Odrób lekcję z tej okazji. Bo zaraz Wolfgang dopiero o 17 wraca. Chciałam na niego poczekać. Z tymi urodzinami, nie? Nataszko, posprzątaj te naczynia, bo potem mamy taki syf w domu. I jest naprawdę niefajnie. Możesz poćwiczyć sobie, bo tutaj widzę, że chcesz na bębna grać. To tak, może przygotujemy jakiś stół pod te torty, bo widzę, że nie mamy. Gdzie by to tutaj, gdzieś do salonu najlepiej, bo... jeden... drugi. O, my nie mamy pieniędzy! Chociaż miały być 3 urodziny. Oh no. Wolfgang, wracaj z pracy, przynoś hajs. Tak, robimy potrójne combo. Pandaszka idzie grać sobie na bębnach. Jej dam już luz, bo ona i tak wyjeżdża na studia, nie musi odrabiać lekcji. Chcecie popatrzeć, jak Natasza gra? Szalona! Kupiłam tyle instrumentów i zrobiłam tak, że każdy grał na którymś i fajnie to wyglądało, wiecie, taki rodzinny band. Co byś chciała? Urządzić przyjęcie? Nie urządzamy, kochana, bo mamy za dużo ludzi w tym domu. Naprawdę za dużo. Te torty, mam nadzieję, mi się nie popsują do urodzin. Weź to wytrzyj, bo pies znowu nasikał. Kochany, a co, tobie też chcesz kupić grę, tak? Bo brat kupił i ty też chcesz, no. Chodź tutaj pograć. Może się ktoś przyłączyć, ale... A, chciałoby się. Stawcie mi te dzieci w spokoju. Tutaj trzeba wypuścić małego. Zaraz się go nakarmisz, po kolei, Boże. Natasza, ogarnij. I... daj butelkę dla Gabrysia. Erik przyprowadza kolegę. Ja ci proponuję, ty smerfuj na plac zabaw. A, dobra, odłożysz na biurko? Odłożysz na swoją kubkę nieodrobionych lekcji. No i niestety musimy przeczekać do tej 17.
Ty jesteś szczęśliwy, więc dobrze. Ty nie masz co robić ze swoim życiem, czy co? Też chcesz pograć, to chodź, bo trzeba im pospełniać, bo zobaczcie, jakie oni mają niskie paski tej aspiracji. Masakra. No, ale nie jest łatwo spełniać wszystkim pragnienia, jak się ma tylu synów, niestety. On chce uciec z domu. Patrz, tutaj jakaś gęcia. Chodź tutaj z nim porozmawiaj, z nią. Też on ostatnio tam rozmawiał z jakąś dziewczyną. Ale chyba nie szło mojej zapisy, co pamiętam. Coś mu nie idzie dobrze z dziewczynami, powiem wam szczerze, bo to już kolejna, która go nie lubi. No spróbujemy z gestem, nie? To zawsze działa. No. Coś się ruszyło. Przynajmniej im druga na plus, bo tutaj musimy ogarnąć teraz jeszcze dziecko. Idziesz do niego? Super, bo on chyba śmierdzi, tak? Gdzie on jest? O rany. Nie widzisz? Zmień pieluchy. O, Wolfgang wrócił, super. O, on jest brudny. Nieważne, że jest brudny, bo o 18 urodziny się same zrobią, więc nie ma czasu. O, przynieś Sima Gabriel, dobra. Zacznijmy od najmłodszego. Chodź, no, chodź ta tutaj na urodziny. Wszyscy. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. No, daję cię. Wyskakuj. Jezus, jakie włosy! Mały blondyn. Gabriel właśnie wyrasta z niemowlęcia i staje się małym dzieckiem. Świetnie. To czyli ty nie możesz mieć urodzin? Kurde. Trochę klops. Pora na Erika w takim razie. Franek ma jutro urodziny. Tak. Natasza, zostaw teraz tort. No mówiłam, że on sam nam dorośnie. Przecież dałam mu, żeby zmuchnął. Nie tak to miało wyglądać. Co cię kręci? Rudzi cię kręcą? Okej. I perfumy. Odrzuca cię sprawność fizyczna? Weź. Jak cię... No, tak o, zróbmy. I bądź mądry. Nikogo już nie ten. Czuję się znakomicie. Super, super. To się jeszcze może mieć urodziny? Tak sobie... Może mieć Franek jednak urodziny. Bo mu jeden dzień został. Aha, no widzicie, no super. Przenieś się na Franek. Muszę zmienić wygląd Gabrielowi, bo te włoski są... Chociaż w sumie... No nie wiem, sama. Sama nie wiem. Nikt już nie może mieć urodziny. No... Widzę, która godzina. Chodźcie tutaj teraz, moi drodzy. Oj, lampa mi przeszkadza. Chcę mieć dobry widok. Gotowi? Jeszcze na Wolfganga czekają, tak? Dobra. No to już. Jazda, jazda. 100 lat. Śpiewamy wszyscy. Frankowi. Fajnie. Kolejny.
Przeszkadzasz. A, Daniel, przesuń się. Bo dziecko nie może dorosnąć. I co, nie dorośnie? Ta presja, jak wszyscy czekają, aż podrośniesz. The Sims 2 tak bardzo. Jej! Super, oni wszyscy wyglądają tak samo. Dobra. No i pięknie. Teraz sobie możecie jeść ciasto, wszystko co chcecie. Proszę, macie jeść torta. Wszyscy, nie obchodź mnie. Jeszcze Bereniczka dzisiaj idzie na studia. Dobra, zrób sobie siku. Ty już zjadłeś? Nie, dobra, będziesz jadł, dobra. Tutaj jecie. Dobra, bez komentarza. Macie stół brudny? Nie, no jest miejsce przy stole. Never mind. Super, weźcie się, ogarnijcie. Jeść mi, proszę, torta. Wszyscy! Można go schować? Dobra, się nie zepsuje przynajmniej, chyba. Dobra. Czy Weronika już jest z tym? Idziesz siku? A możesz iść tutaj na dół do toalety? I wysyłamy ją na studia! Tylko gdzie? Uczelnia, tak, uczelnia. Wystąp o stypendium. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, żeby to klikać, ale tak zrobimy. No i w sumie mamy weekend, to można by coś wymyślić na weekend dla naszej rodzinki. Jeszcze nie wiem co, ale mogliby w końcu wejść do domu. Byłoby całkiem sympatycznie. Nie powiem, że nie. Dajesz Berenika, zobaczymy co tam masz. I zostały tutaj 3 dni, to już najwyższy czas. O, dostała stypendium. Grant wysokość 750. I idziemy na studia. Okej, w samą porę zapisałam, bo właśnie mnie wywaliło z gry. Także ma się to wyczucie. Nie wiem, czy to może przez studia, więc mam nadzieję, że nie. Bo zaczęli ją żegnać i się zawiesiło. Może to przez te studia? Mam nadzieję, że będę mogła normalnie ją wysłać. Tak, jedzie, dobra. O Jezu, oni biednie musieli wstać, już Eryk spał. Tak, w ogóle to weź to... ty. To będzie teraz twoje biurko, więc sobie je zabierz. Ty, ups, ty jesteś już nastolatkiem. No trudno, będziesz spał z małym w pokoju. Tutaj. Te są otwarte drzwice. Chodźcie już spać. A ty się jeszcze możesz ogarnąć w sumie. Skorzystaj sobie, weź. Najpierw skorzystaj, potem weź prysznic i spać tak w tej kolejności. Tobie też jest siku. A ty na dole robisz? Super. Ja ci kliknę, bo się odklikam. I do spania też. Z tobą jest w miarę okej, rano sobie zjesz śniadanie. Ebernika wyjeżdża. Dobra. Natasza, czekaj. Bo ja chcę, żebyś adoptowała dziecko. Czy Berenika już pojechała? Czekam. Jedźże szybciej dziecko, nie żebym się wyganiała. Ale potrzebuję wolnego miejsca w domu, nie? No, papa. Szerokiej drogi. Miło było. Zaczekaj, Natasza. Czy ty musisz
Tak, kładzie się na studia i teraz znajduje się w skrzyni. Dobra, to już wiem. Zaraz ją tam wrzucimy, tylko adoptujemy dziecko. Co ty tak gapisz, Natasza? Przerażasz mnie. O, za mało pieniędzy, no! Zaraz. Cholera, ile musimy mieć pieniędzy? Macie coś do sprzedania? Nie. No, bez jaj. Nie chcę im sprzedawać tego sprzętu. A czekajcie, sprzedam stół. Cholera. Chciałam dziecko adoptować. Chcę mieć następne dziecko. A propos dzieci. Kolejne imiona będą na H. I w sumie mam takich imion dwa, nad którymi się zastanawiam. Dla dziewczynki dwa i dla chłopca dwa. I dla dziewczynki jest to Hortensia i Hermiona. A dla chłopca jest to Horacy i Hektor. I możecie mi napisać, które jest waszym zdaniem lepsze dla chłopca i dla dziewczynki. Może mi to pomoże podjąć decyzję. Spróbuj jeszcze raz, Natasza. Może 3000 wystarczy. A jak nie, to sprzedamy samochód. Trudno. Nie potrzebne nam dwa samochody. O, teraz się uda. 3000 musimy mieć na dziecko. Tak, na pewno. Super! Jutro o 10? Super, jestem ciekawa. Tak bym chciała, żeby to była dziewczynka. Zobaczcie, dostali nam sami chłopcy. Także trzymamy kciuki, moi drodzy, za dziewczynki! Trzymamy! No i okej, kochani. Będę kończyć ten odcinek. Tutaj wszystkich już ogarniam i kładę spać, jak widzicie. Jeszcze pokażę wam naszego Gabrysia. Zmienię mu wygląd, jak już wstanie. A tymczasem się z wami żegnam. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. A teraz zapraszam na scenkę, jak Berenika udaje się na studia. Pa, pa!